Cześć, witajcie na Skraju Galu. Tutaj Kasia. Wykorzystując nieobecność Darka, postanowiłam zająć się rzeczami, którymi mogę zająć się sama. Z racji tego, że obydwoje z Darkiem nie lubimy marnować, wyrzucać rzeczy, które są zupełnie poprawne, a jednocześnie chcielibyśmy zachować ich stan na długi czas w takim fajnym momencie, żeby można było je wykorzystywać. Dziś na tapetę wezmę nasz leżak. Chodzi o to, że ten leżaczek, bardzo go lubimy obydwoje, mamy dwie takie sztuki kupione dla nas obydwóch. Niestety podczas przechowywania go na zewnątrz w tym roku cały czas był na zewnątrz, więc drewno troszeczkę przypleśniało. No i postanowiłam to oczyścić z pleśni, a następnie to pomalować. No ale żeby pomalować, to wiadomo, pierwszy krok będę to czyścić z tego szarego nalotu, jakim jest pokryty. Jak może widać, to drewno jest takie właśnie mocno przeszarzałe, mocno zaszło takim niefajnym nalotem. I w tym momencie postaram się za pomocą sprzętów, które posiadamy w domu, oczyścić to, żeby móc następnie zająć się malowaniem tego. Z jednej strony jest troszkę w gorszym stanie niż z tej drugiej. Do czyszczenia z grubnego użyję takiego sprzętu. To jest szlifierka, ona tutaj ma, no nie jest to idealne rozwiązanie, bo ten papier ścierny fajny jest, bo jest na rzepy, więc nie trzeba go tutaj zapinać, kombinować, ale niestety nie ma też dziurek, którymi łatwiej odprowadzać całe te wszystkie wióry, które będą, wióry, pył, jak nie wiem jak nazwać to coś, co będziemy tworzyć podczas szlifowania i czyszczenia tego leżaka, ale jest o tyle fajne, że łatwo jest je zdjąć, łatwo jest je wykończyć. W miejscach, w których będzie mi trudno to zrobić, bo tutaj jest kilka takich sytuacji, gdzie myślę, że będę miała dość problem dojechać tą szlifierką, no to oczywiście użyjemy tradycyjnego kostki z papierem ściernym powleczonym. Mamy przeróżne gradacje tego papieru. Tu mam papier 40, to jest bardzo gruby, bardzo szorstki. On bardzo rysuje, ale nie będę tego aż tak grubego papieru używać. Zaczniemy od trochę innego, mniejszej gradacji papieru. Zaraz zobaczę, jaki tutaj mam. Na rzepy mam 80 i to jest chyba ta 80, tak? A następny to jest 120. Zobaczymy, jak tą 80 nam się tutaj będzie to szlifowało, czy to będzie przynosiło jakiś efekt fajny, czy nie. Sprawdziłam przy innej pracy pędzel ławkowiec, bo fajnie w momencie, kiedy mam już za dużo pyłu, można go po prostu oczyścić pewne rzeczy i zdecydowanie łatwiej się to robi. Ten leżak już ma swój czas, swoje lata, ale spróbujemy go odczyścić, przemalować później, tak żeby dało się coś z tego zrobić. No więc zaczynamy. Widać, że bardzo ładnie tym papierem wszystkie te zasinienia schodzą, ale to niestety trzeba będzie troszeczkę nad tym wszystkim popracować. Także teraz ja trochę popracuję, a wy popatrzcie, jak to idzie. To jest strona, która jest już oczyszczona, a tak wygląda strona przed oczyszczaniem jeszcze. No one są mocno czarne, szczególnie tutaj z tej strony to widać jeszcze, więc działamy dalej.
po oczyszczeniu, nie chcę tak mocno też zeszlifowywać tego drewna aż tak bardzo głęboko, bo to wiadomo, że mogę osłabić. No tu jest element okrągły, ten będę szlifować ręcznie. Na szczęście on nie jest tak mocno zainfekowany, trudno nazwać, nie jest tak mocno czarny, więc łatwiej go będzie oczyścić. Ale po oczyszczeniu szlifierką z tego najgorszego nalotu posmaruję, umyję w zasadzie całą tą konstrukcję drewnianą wodą z olejkiem z drzewa herbacianego. Olejek z drzewa herbacianego ma fajne właściwości odkażające, antypleśniowe i zabezpieczające. Skończyłam oczyszczanie z tego zgrubnego, z tego wielkiego, czarnego nalotu. Tak mniej więcej wygląda teraz. W tym momencie przetrę go całego, znaczy tylko część drewnianą. Mam coś takiego, co się nazywa olejek z drzewa herbacianego. Mam nadzieję, że to będzie dość dobrze widać. Tu mam przygotowaną miskę z wodą ciepłą, nie gorącą, ale ciepłą wodą. Wrzucę do tego kilka kropli tego olejku. Ktoś powie, że woda, olej niekoniecznie, faktycznie kiepsko się to rozpuszcza, ale zostaje. To, co powinno być, zostaje. I teraz po prostu zwyczajnie przetrę tą szmatką nasączoną tym olejem. Trochę za mało. On ma bardzo taki specyficzny specyficzny zapach. Nie każdy to jest w stanie pokochać, ale tolerować można. I przetrę całą tą naszą konstrukcję, tak jak udało mi się tam oczyścić z tego wszystkiego. On odkaża, on pięknie wysusza. Ja zostawię ten leżak na całą noc na zewnątrz. Jutro też zapowiadają duże upały, więc myślę, że uda się też całkiem nieźle to wysuszyć na powietrzu. Zostawiamy to i wrócimy do naszej pracy jutro. Witam w drugim podejściu do naszego leżaka. Leżak sobie postał 2 dni. Wygląda teraz całkiem fajnie. Jak widać, spróbuję przejechać. To jest mocno nasłonecznione w tym momencie. Wygląda to całkiem nieźle. Poschodziło całkiem fajnie. Nie ma śladów tych bardzo dużych czarnych naleciałości. No są takie drobne miejsca, gdzie powiedzmy jest troszeczkę więcej tego ciemniejszego koloru, ale mnie to już nie przeszkadza. Dla moich potrzeb wydaje się, że jest ok. W tym momencie dzisiaj przeszlifuję jeszcze raz całą tą konstrukcję drewnianą. Tym razem będę szlifowała papierem 120 o gradacji 120. Do tej pory pierwszy raz ścierałam to papierem 80. Teraz dla wyrównania takiego, bo jest to takie troszeczkę szorstkie, a żeby nie było takie mocno szorstkie, a oprócz tego, żeby jeszcze mimo wszystko jakąś warstwę udało się zeszlifować, więc będę to szlifowała papierem 120, a następnie odpylę i będę chciała to pomalować. Do tej pory używałam papieru 80 gradacja. Teraz rozpakuję za chwilę papier o gradacji 120. Naprawdę jest bardzo przyjemne to drewno teraz w dotyku, więc czuć różnicę przy wyszlifowaniu. A jednocześnie mam wrażenie, że mimo wszystko jednak jeszcze sporo udało mi się tego brzydkiego koloru i brzydkiego nalotu zetrzeć. Sprawdzam, wszystkie części są w tym momencie już oczyszczone, wyszlifowane i przygotowane pod malowanie. Jesteśmy już przy naszym drugim miejscu pracy. W tej chwili będę potrzebować rękawiczki. Nie jest to farba agresywna, jest to farba Altax. Jest to jakiś impregnat jednowarstwowy.
Bardzo mi się dobrze tym altaksem malowało. Pomalowaliśmy już mnóstwo deseczek, którymi wyłożyliśmy nasze grządki na zioła i zrobiliśmy tym dość sporo rzeczy. Bardzo lubię tym malować. Spróbuję pomalować też nasz leżak, ale zanim zacznę się zabierać za malowanie, całość tego drewna, które będziemy malować, przetrę zwyczajnie, odtłuszczę za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. Ona wygląda w takiej mało atrakcyjnej puszce, ale jest, więc ją sobie po prostu zmoczę i normalnie odpylę. Benzyna bardzo szybko odparowuje, a to nie chodzi o to, żeby to nie wiadomo jak zmoczyć, tylko po prostu odpylić, żeby się to lepiej wszystko nam malowało, więc każdy element w tym momencie przecieramy taką zwilżoną szmatką. W tym momencie mamy drewno już odtłuszczone, powierzchnię przygotowaną do malowania. To już jest przeze mnie używana do celów. Może widać. Nie ma, to nie jest pełny zbiornik, bo już kilka rzeczy nim malowaliśmy. Stąd i odpowiedni kijek do mieszania. Farbę za każdym razem należy dobrze wymieszać. Nie wiem, jak to powiedzieć, wymieszać. Wymieszać. Pewnie wymieszać. Rozbełtać. Przyniosłam sobie dwa pędzle. Oba są podobnej szerokości. I zastanawiam się, którym malować, ale chyba ten będzie lepszy. No to co? Zabieramy się za malowanie. Pewnie na razie nie będziecie za dużo widzieć, bo będę malować go od tej strony. Ale za chwilę odwrócę to tak, żeby po waszej stronie też było widoczne. Pędzel na razie schowam do woreczka z pędzlem. Będę go wykorzystywać jeszcze za niedługo, więc tak myślę, że będę go wykorzystywać niedługo, więc może tutaj tą chwilę poleżeć. Oczywiście jak dojdę do wniosku, że nie będę już więcej malować i że ta jednorazowa warstwa na tym leżaku nam wystarczy, to wtedy pędzel oczywiście umyję, żeby mógł mi służyć na następny raz. Pokażę wam jeszcze tylko mniej więcej, jak ten nasz leżak w tym momencie wygląda. Tak on wygląda. Mnie się to podoba. Zobaczymy za pół godzinki, jak to obeschnie. Czy faktycznie na tym poprzestaniemy, czy nie. Minęła już jakaś chwila od tego, jak malowałam pierwszą warstwę. Dobrze, ponad godzinę. I jak widzicie, dotykam wszystko ręką. Ręka jest, o, gdzieś kawałek jeszcze jakiś, musiało być mocniej mokre w którymś zagłębieniu, gdzie nie wyschło, ale praktycznie nie wiem, czy to jest świeże, czy to jest stare. Tak wygląda nasz leżak po odnowieniu. Nie jestem do końca przekonana, czy nie pomaluję go jednak mimo wszystko jeszcze raz, dlatego że widzę, że dość nierówno mi ta farba się tutaj pokryła. No jest to leżak tylko dla nas, ale mimo wszystko chciałabym, żeby on jakoś fajnie wyglądał, więc prawdopodobnie będę malować go jeszcze raz. Rano po wyschnięciu całkowitym doszłam do wniosku, że jednak nie jest to do końca dobrze pomalowana rzecz i przemalowałam to drugi raz, drugą warstwę po prostu położyłam. W tym momencie wygląda to dużo lepiej, jest dużo równiej to pomalowane. Za chwilę pokażę wam w zbliżeniu. Tak generalnie prezentuje się nasz leżaczek już po pomalowaniu, a pokażę obok, tutaj jest leżak, który nie był poddany malowaniu. Nie ma za bardzo jak się zbliżyć, u nas bardzo wieje, więc jest cokolwiek ciężko popatrzeć. Tu zobaczycie mniej więcej, jak wygląda to drewno po pomalowaniu dwukrotnym,
powiedziałabym, że dla mnie to jest super. Dla porównania pokażę leżak, który jeszcze nie jest wyczyszczony. Będę się za niego zabierać w najbliższym czasie. Tak wyglądało. Tamten był w trochę gorszym stanie przed renowacją. No, ten wygląda troszkę lepiej, ale też mało ciekawie. No i jest to dość niebezpieczne dla tego leżaka. Po prostu mógłby ulec zniszczeniu, drewno by się zdegradowało. Powiedziałabym, że tak wyglądała mniej więcej moja praca w kierunku uratowania tego leżaka przed zezłomowaniem. Trochę mojej pracy, trochę materiałów, które i tak już posiadamy, bo drewno, farba była już kupiona wcześniej do innych celów. Zostało jej trochę tutaj, nie zużyłam za dużo. A tym sposobem leżak wygląda prawie jak nowy i na pewno posłuży trochę dłużej i drewno będzie zabezpieczone i nie ulegnie zniszczeniu. Dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało, to daj łapkę w górę, a jak będziesz chciał więcej pooglądać, to zasubskrybuj nasz kanał. Pozdrowienia z siedliska na skraju Gaju.